You can have it if you want it. It's gratis, it's for free. There ain't no strings attached, no, there ain't no catch. Take my love, take my love, take me. Cześć, to znowu ja. Zaczynamy 3-minutowy piątek, temat warstwa i maska. Ale najpierw intro. Dobrze, dzisiaj pokażę Wam, jak pracować z maską warstwy. Najpierw musimy sobie sklonować tę warstwę. Mamy dwie warstwy. Oprócz tego damy sobie tutaj nową warstwę. Tą warstwę nową wypełnimy, a powiedzmy kolorem. Jaki chcecie kolor? Kolor, ok. Fioletowy może być? Ewentualnie dla tych, którzy są bardziej wymagający, to pokażę. Wchodzimy edit, kolor. I teraz jak tutaj sobie zaznaczymy jeszcze raz kolor, pokaże nam się możliwość wybrania koloru. A i tutaj sobie zaznaczymy. Taki ładny niebieski. A czemu nie? Proszę bardzo. I teraz mamy dwie warstwy. Mamy niebieską warstwę i fioletową. Tu sobie napiszemy fiolet. Tutaj sobie napiszemy niebieski, tak? I tu mamy warstwę naszą roboczą. Przejdziemy do naszej warstwy roboczej i teraz chciałbym odseparować tą panią tutaj, a na warstwie za nią chciałbym, żeby ten prostokąt był błękitny. Jak to zrobić? Bardzo, bardzo prosty sposób. Możemy naszej warstwie zaznaczyć ten kolor. Poprzez szybkie zaznaczenie, czyli mamy tutaj szybkie narzędzie zaznaczające, to jest bardzo prosta rzecz i już mamy zaznaczone. Do tego, żeby sobie to zrobić, spróbujemy sobie tą warstwę troszeczkę ulepszyć. Tak, i weźmiemy sobie, tu mamy już dobre narzędzie i włoski, żeby to były ładnie wybrane. Ok. Nie ma tu dużo pracy. I teraz klikamy sobie tutaj w ikonkę maski. Maska warstwy. I mamy w ten sposób. I teraz jak widzicie tutaj tą maskę, wszystko co jest czarne jest przezroczyste. Wszystko co jest białe jest pełnym wypełnieniem. Czyli to widzimy, to co jest białe, a reszta jest czarna na masce. Zaraz wam pokażę maskę. Tak? To tego nie widzimy. I teraz jeżeli odwrócę tą maskę, czyli zmienię czarny z białym, to mamy właśnie taki efekt, że to jest widoczne, czyli to pod spodem, pod tą warstwą mamy warstwę niebieską, a to jest wszystko widoczne. I teraz tak, będziecie mieli jakiekolwiek pytania odnośnie maski warstwy, napiszcie to na dole w komentarzach. Jeżeli chcecie coś, żebym dodał do tego tematu, albo jakąś konkretną sytuację, możecie podesłać plik PSD, postaram się nagrać, jak to się robi. I wam to wysłać albo opublikować, jeżeli wyrazicie na to zgodę. I jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze, to zróbcie tak i czekajcie na powiadomienie w kolejny piątek. Jeżeli wam się podobał materiał, to oczywiście łapka w górę i co? Widzimy się następnym razem, tak? Cześć!